Poszukiwaniu słowa. Ksiądz Daniel Wiśniewski. W poniedziałek 28 października z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty pisma. Pierwszy z nich zapisany jest w Księdze Psalmów, w Psalmie 16, w wersecie 10. Nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Drugi fragment pochodzi z Ewangelii Jana, z rozdziału 11, z wersetów 25 i 26. Rzekł Marcie Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Mówimy, że jesteśmy chrześcijanami. Mówimy, że wierzymy, że Jezus umarł za nas na krzyżu, że dał nam żywot wieczny, że wysłuchuje naszych modlitw, że powstaniemy do życia w Jego Królestwie i tak dalej, i tak dalej. Jednak prawda jest taka, że gdy przygniatają nas troski codziennego życia, to w większości przypadków o tym nie myślimy. W większości przypadków ta mądrość jest gdzieś zapomniana. Bo nie zawsze mamy te prawdy na pamięci, gdy rozsypuje się nam jakaś relacja, gdy ktoś od nas odchodzi, gdy chorujemy, czy choćby nawet tracimy oparcie w swojej pracy. Nawet jako wierzący i bardzo zaangażowani w życie Kościoła chrześcijanie potrafimy martwić się rzeczami doczesnymi. Można powiedzieć, że jest to na tyle często spotykane, że wręcz normalne. Dlatego tak ważne są słowa Pisma, które z Biblią na co dzień daje pod naszą uwagę. W pierwszym z wersetów przeczytaliśmy: Nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Słowa te są częścią psalmu 16, który ma za zadanie utwierdzać modlących się w ich nadziei związanej z Bogiem, że On przy nich będzie, że im pomoże, że ich nie opuści. To, co jest tutaj określone jako otchłań, to tak naprawdę Szeol, czyli tak zwane Królestwo Umarłych, miejsce, do którego wierzono, że trafiają ludzie po śmierci. Panowała tam równość i spokój. Stwierdzenie, że Pan nie zostawi duszy wierzącego w Szeolu, jest wyrażeniem wiary w to, że każdy człowiek wyznający Jego imię jest dla Niego kimś wyjątkowym. Jest Jego dzieckiem. A Stwórca, tak jak Ojciec, nie zostawi swojego dziecka w miejscu, które byłoby od niego dalekie. Innymi słowy, Bóg kocha swoje dzieci, swoje stworzenie tak bardzo, że żadne bariery nie są w stanie tej miłości powstrzymać. Nawet bariery śmierci. Drugi fragment dodatkowo potwierdza to przesłanie. Rzekł Marcie Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jeśli więc wierzymy w trójjedynego Boga, nie mamy się czego bać, bo nasze problemy rozpadną się w końcu. Wyrządzone nam krzywdy w końcu rozwieją się jak wiatr. Nasi wrogowie w końcu przeminą. Ale ci, którzy wierzą w Jezusa i Jego przesłanie, nie zginą nigdy. I choćby ich spotkała fizyczna śmierć, to oni dalej będą trwać, dalej będą istnieć, bo mają po swojej stronie Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych i nie ma miejsc nieosiągalnych. Nie bójmy się więc sytuacji, w których odczuwać można zwątpienie. Ale jeśli takie chwile nadejdą, przypomnijmy sobie po prostu: Bóg z nami jest i nic nie jest w stanie tak naprawdę nam zagrozić. Z Nim
jesteśmy bezpieczni. A to dzisiejsze rozważanie zakończmy słowami modlitwy księdza Filipa Fryderyka Hillera, które to ku naszej rozwadze podaje nam z Biblią na co dzień. Czekamy Cię, Tyś Boży Syn. Prosimy, bądź już z nami. Widzimy Cię na tronie Twym, by Twymi być uczniami. Kto wierzy Ci, podnosi się, naprzeciw Ciebie idzie. Błogosław nasze życie. Amen.